Rada Gminy już jakiś czas temu podjęła uchwałę o wydłużeniu terminu płatności podatku od nieruchomości. Ten termin został wydłużony do końca września, zgodnie z zaleceniami przez rząd. Natomiast w zeszłym tygodniu Rada Gminy podjęła jeszcze dalej idącą uchwałę. Chyba jako jedni z nielicznych gmin w województwie pomorskim, a być może nawet w Polsce, podjęliśmy systemową uchwałę o zwolnieniu niektórych podmiotów z płacenia podatku za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec. Wiemy, jak trudna jest sytuacja w chwili obecnej dla przedsiębiorców, szczególnie dla niektórych gałęzi gospodarki, które są całkowicie po prostu zamknięte. Przedsiębiorcy, którzy mają całkowity zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, mogą po prostu złożyć wniosek w gminie i ten podatek zostanie całkowicie zwolniony. Przygotujemy też takie rozwiązania dla przedsiębiorców, którzy może nie mają całkowitego zakazu, ale są bardzo ograniczeni. Oni też mogą złożyć wniosek do mnie jako do wójta o umorzenie podatku od nieruchomości. Otwieramy się od poniedziałku, czyli od czwartego, tak jak większość punktów tutaj w okolicy i w ogóle w całej Polsce. No i apelujemy przede wszystkim o to, żeby mieszkańcy zaopatrywali się u, że tak powiem, lokalnych przedsiębiorców, tak? Że zamiast gdzieś tam obok, gdzieś tam w większych miastach, gdzie mają większe możliwości, żeby jednak lokalnie wspierali nie tylko nas, ale tutaj przedsiębiorców, którzy działają wokół nas również. Trudny był miesiąc. No, byłyśmy w domu, nie miałyśmy teoretycznie zajęcia, a wie pan, jak człowiek w domu, to trochę wariuje. Musimy wrócić do pracy. Więc zapraszamy wszystkich naszych kochanych klientów. Już jesteśmy. Będzie świeży towar, postaramy się, będziemy miłe i sympatyczne jak zwykle.